kochani, dziś zapraszam Was na kolejny filmik i muszę od razu powiedzieć słowami wstępu, że jest mi ogromnie miło, kiedy padła taka propozycja w którymś tam ostatnim filmiku, czy nie bylibyście zainteresowani kolekcją moich koszul. Dużo z Was pisało, że oczywiście, że na taki filmik czekacie, więc ja dziś, korzystając z tego, że jest przed świętami, ja wiem, te filmiki do Was trafiają z delikatnym opóźnieniem, ale ja jestem noga, jeżeli chodzi o sprawy techniczne, więc tutaj Jakub, a że odległość, że wysyłanie, potem i tak dalej, więc chwila. Wy tego tak od razu nie zobaczycie, ale ja to nagrywam w niedzielę handlową tuż przed świętami, ponieważ mam czas. Za chwilę ten czas u mnie będzie minimalny i przyszły weekend, jak i Wielka Sobota i już od poniedziałku po prostu cały czas praca klientki, piłowanie pazurów przede mną. Więc ogromną przyjemnością przed takim ferworem pracy będzie dla mnie właśnie nagranie dla Was tego filmiku. Korzystam też z tego, że właśnie jest niedziela i starego nie ma, chociaż ubolewam, bo jakby był, to by ze mną przestawił ten fotel i ten kadr byłby tutaj dla Was bardziej odpowiedni. Ale okej, na tyle, ile sobie sama poradziłam, przytargałam mój wieszak, powiesiłam wszystkie koszule, nawet dziś rano byłam zmuszona kilka z nich przeprasować, ale o tym później. Dobra, więc słowami wstępu jeszcze powinnam powiedzieć, że właśnie dziś z takim planowaniem nagrywania dostałam okres po długiej, długiej przerwie. Słuchajcie, jestem tak spuchnięta makabrycznie, więc wybrałam sobie taką bazę i wybaczcie, nie będę tutaj robiła dla Was 100 stylizacji, chociaż tak naprawdę też tego nie planowałam. Bardziej chodziło mi o to, żeby pokazać te wszystkie koszule, ale spuchłam na tyle, że musiałam nawet z ucha wyjąć takie kółeczko, które miałam, bo nawet ucho mi spuchło. Do tego zrobiłam botoks na czoło, ja tylko robię na czoło. I mi powieka zdziebko opadła, ale jestem tydzień po, więc tak naprawdę jeszcze czekam kolejny tydzień na to wszystko, żeby się tu pięknie ułożyło. Jak coś, to będę na jakieś wyrównanie, bo jednak chciałabym mieć brewkę trochę wyżej i nie tak opadnięte powieki. Okej, bo to miało być o koszulach, więc do koszul przechodzę. Wszystko powiedziałam? Mam nadzieję, że tak. Jeszcze dziś będziecie wskazani na moje lekkie tutaj wzdychanie, bo zauważyłam właśnie, że kiedy ten okres nadchodzi, a zdarza mi się to ostatnio bardzo rzadko, to gdzieś takie problemy jakby z ustabilizowaniem oddechu, więc jak będę tutaj trochę sapać lub łapać oddech, wybaczcie, nie moja wina. Sztuk 30 koszul. Myślałam, że mam ich ze 100, ale mam ich 30 sztuk. Byłoby 31, ale jedną koszulę, jedną jedyną koszulę, którą kupiłam w Mango, zapłaciłam, chyba coś koło 120 zł, nie pamiętam, sprzedałam na Vinted. Piękna satynowa koszula w kolorze szampańskim, ale miałam ją jedynie na sobie podczas kręcenia filmiku dla Was i długo wisiała. Stwierdziłam, ok, nie ma sensu, ta koszula jest do sprzedania. Natomiast mamy tutaj 30 sztuk koszul. I gdybym miała zreasumować, ile na te wszystkie koszule wydałam, to myślę, tak szczerze, Pitagorasem nie jestem, ale myślę, że 250 zł to jest maks. To jest totalny maks. Koszule w lumpeksach są tanie. No chyba, że jakaś z wywalonym logotypem, mam taką jedną, ale tu uwierzcie mi, albo mi nie wierzcie, Wasza sprawa, ja się po prostu zdecydowałam na tą koszulę ze względu na kolor, a nie na markę. Za chwilę do niej dojdziemy i Wam wszystko już dokładnie opowiem. 250 zł takim moim szybkim, no może 300, ale 300 to już jest w ogóle maksymalnie. Ktoś by powiedział, wolę jedną konkretną jak 30 takich. Dla mnie możesz mieć nawet koszulę ze złota. Ja jestem zadowolona ze swojej kolekcji i takie koszule właśnie chciałam mieć. Ale to nie tak, że jest tutaj tylko wszystko z lumpeksu, ponieważ miałam okazję współpracować z dwiema markami i za jedną z nich, przyznam szczerze, szczególnie mi się tęskni, ubolewam, że chociaż no, to nie chodzi o pazerność tak na pieniądze, może na to, żeby nawet to był jakiś barter, bo to jest koszula z marki Makalu. I tak naprawdę gdzieś też od niej się zaczęło, chociaż zaraz Wam pokażę swoją pierwszą koszulę, ale ta z Makalu. Oczywiście ja też mam taki zwyczaj, że wycinam te metki, które są gdzieś tam z boku, ponieważ one mnie irytują. Marka Makalu, jak ona się pięknie układa, jak ona się cudownie nosi. Słuchajcie, nawet jak gdzieś w niej wychodzę do restauracji, to nawet nie decyduję się na jakieś swoje ulubione potrafy, gdzie są buraczki, jagody, bo się o nią boję. Bo ja wiem, że ta koszula z marki Makalu nie jest tania. Ale jeżeli kogoś zasobność portfela jest zdecydowanie większa jak moja i chce mieć wspaniałą koszulę, to naprawdę polecam
tą markę. Druga marka to jest Lily Silk. Też mam tą koszulę dzięki współpracy, bo sama raczej nie zdecydowałabym się na zakup 100% jedwabiu. O, tu się pozaczepiało. Dobra, może to jakoś wyciągnę. Ona jest jeszcze, jak widzicie, z metką. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze nie trafiła się taka okazja, gdzie miałabym właśnie taką chęć założenia właśnie czystego jedwabiu, ale jest przepiękna i też to, w jaki sposób ta koszula się układa na ciele, jest czymś wyjątkowym. I gdybym może nie była stylistką paznokci i narażała większości tych koszul na pył i na to wszystko, bo są to jednak koszule w 99% po prostu do pracy. Tak, stylistka paznokci w koszulach. No, bywa i tak, uwielbiam, więc chodzę. Ale gdybym była jakąś panią prezes, czy też nie wiem, panią po prostu, nawet panią męża, która też musi wyglądać, niekoniecznie siedzi na fotelu prezesa, raczej gdzieś tam może stać i trzymać go za ramię do jakiejś fotografii, też bym chadzała może częściej w koszulach jedwabnych. Ale gdybym nawet chciała ich mieć więcej, to tak naprawdę no, nie są mi potrzebne, bo aż tak eleganckich właśnie nie potrzebuję. Bo właśnie chodzi o to, że ja do pracy uwielbiam te koszule. Dlaczego? Dlatego tak naprawdę, że koszule, jak wszystkie wiecie, można założyć praktycznie do wszystkiego. Kolarki, leggingsy, jeansy, nawet jeansy podarte. No może nie jakieś super szerokie, ale teraz jest ten fajny trend, gdzie możemy założyć właśnie na taki top koszulę rozpiętą. I też dlatego wybrałam taką bazę i zapytacie może, co mam na sobie. Otóż mam jeansy z marki Stradivarius i uwaga, kupiłam sobie większe spodnie na Vintedzie. Bo pomyślałam tak, no są te dni, te kiedy tam pojesz i w ogóle i się więc nie mieścisz. Kupiłam większe, ale ja mam talię osy i tutaj krawcowa mi zrobiła takie zaszywki, bo one w pasie były tak, biodra większe, więc to jest rozmiar 38, ale krawcowa spisała się na medal, więc w tej bazie będę dla Was te koszuli mierzyła i o nich opowiadała. Tu mam biały top z House'a, bo też właśnie bardzo podoba mi się ten zamiór kulkas, tak? Wybacz, może Cię jakoś przestawię, żebym Cię tutaj tak nie smerała, bo sobie coś jeszcze pomyślisz. Dobra, bo też bardzo lubię ten trend z rozpiętymi koszulami, czyli taki totalny look. I co też muszę powiedzieć o koszulach? Jestem bardzo ciekawa, jak to jest u Was. No wiadomo, każda żyje w inny sposób, każda zajmuje się czymś innym, ale ja uwielbiam koszule takie zakładane samodzielnie w tym okresie wiosenno-letnim. Ja nie lubię pod marynarkę, nie lubię pod kurtkę, nie lubię pod płaszcz, nie lubię pod, bo mi się to gdzieś tam zwija. Zaraz mi się pognicie, więc ja lubię takie samodzielne, najczęściej właśnie do jeansów, tudzież do krótkich na przykład jeansowych, czy tam jakichś materiałowych spodenek. Tak lubię. Dobra, więc mamy te 30 sztuk. Pokazałam Wam te koszule, które dostałam w ramach współpracy. Reszta jeszcze tak, jakbym miała to, nieładnie powiem, przelecieć moim okiem, wszystkie są z lumpeksu. Jak widzicie, króluje tutaj kolor błękitny, bo jest tych koszul najwięcej niebieskich, bo ja ten kolor po prostu ubóstwiam. Ubóstwiam właśnie błękitne jeansy, błękitne koszule. Jest bardzo dużo takich ekrika, białych i takich może, nie, chociaż tutaj nazwałabym je wszystkie, że to są koszule ekry. Ale od czego u mnie się zaczęło i która była pierwsza, taka pierwsza moja koszula, to właśnie ta. Nawet dziś rano próbowałam ją tutaj dla Was przeprasować. I właśnie, żebyśmy ten temat prasowania miały już za sobą. Ja nie jestem taką perfekcjonistką. Rzeczywiście, gdybym zakładała na siebie tą jedwabną, to pewnie gdzieś przez jakąś bawełnianą szmatkę tam spróbowałabym, żeby wyglądało to jak najlepiej. Natomiast te, które mają dużą domieszkę lnu lub bawełny, ja nie stresuję się tak prasowaniem koszul. Ona po prostu ma być przeprasowana dla mnie, jak widzicie, nawet ta. Mi się to nawet bardziej podoba, kiedy ona jest taka lekko pomięta. I co? Ja nigdy nie skupiam się na tym odcinku dotąd. Dlaczego? Dlaczego ja się nie skupiam w żadnych koszulach? No, no pewnie w tej jedwabnej bym się skupiła. Natomiast jeżeli chodzi o tego typu koszulę, to tego na... Boże, dobrze, mam nadzieję, że dobry jest ten kadr. Bo ja zawsze robię tak. Bo tak jak powiedziałam, takie lato, taka wiosenka, ja po prostu uwielbiam, więc tylko tam jak, żeby mi było wygodnie, po prostu, żeby mi było wygodnie, sobie tam jakoś, no teraz to już to zrobię tak totalnie na prędce, bo też nie chcę Was tutaj wstrzymać. I zobaczcie, nawet taki look, jaki w tej chwili Wam prezentuję, czyli taki topik, trochę gołego brzuszka, może nie pępuszka, bo ten zazwyczaj jest niżej, a my nie wytrzymy pępuszka, nie nosimy biodrówek, przynajmniej, no może nosicie,
No ja w każdym razie nie tykam biodrówek. Nie, nie, nie. Przy moich szerokich biodrach i tak dalej absolutnie nie tykam biodrówek. I nawet tak, w taki ciepły dzień, no może do shortów, czy to nie jest petarda? I co jest jeszcze, może ja teraz sobie wezmę tutaj tablet i powiem jeszcze o dwóch rzeczach. Widać mnie? O Jezu, słuchajcie, no naprawdę ciężko. Licho się czuję. Za co też uwielbiam koszulę. Właśnie nie cierpię ich zakładać pod żadnego rodzaju marynarki, kurtki, płaszcze, pod cokolwiek. Nie cierpię tego robić. Natomiast uwielbiam koszulę za to, że pięknie eksponują, znaczy teraz mój wysypany, przykro mi, dekolt. Ale jaką to nam daje możliwość? Bo tak naprawdę same zauważcie, jak macie jakiś tam, no jak jakiś t-shirt na krótki rękaw, czy też jakaś koszulka po prostu, to tam te ozdoby na szyję fajnie założyć. Natomiast tym okresem jesienno-zimowym, kiedy mamy na sobie swetrzysko, kiedy ten jakby dekolt, czy serek, czy cokolwiek jest taki, no jest trudno. Natomiast do koszul uwielbiam, kiedy na dekolcie kobiety pojawia się biżuteria, jakakolwiek. Bo na przykład teraz tutaj taki kamień różowy, albo na przykład, nie wiem, właśnie jakiś turkus, czy nawet kilka tych, może powinnam tak to rozpiąć, o, żeby to było bardziej widać, kilka jakichś łańcuszków. No po prostu uwielbiam, kiedy ten dekolt jest taki muśnięty słońcem, jeszcze tutaj trochę rozświetlacza, koszula rozpięta, nawet powiem Wam, myślałam, że jestem taka, wiecie, pruderyjna i taka, że o, tam już, tam za obcisłe, za tego, za krótkie, taka, wiecie, już trochę dewota, no w tym wieku jednak wypadałoby krytykować młodzież za styl ubierania, ale mi nawet nie przeszkadza, jakby tam ma jakiś na przykład taki lekko koronkowy biustonosz i trochę go widać, to jest piękne. I do tego ma coś na szyi, coś błyszczącego, coś delikatnego, coś takiego, no uwielbiam to, uwielbiam. I nie tylko jakieś tam kamienie, bo akurat jestem w takim miejscu, że mogę łatwo sięgnąć do mojej szkatułki, ale wszelkiego rodzaju biżuteria. Ja na przykład ostatnio zwariowałam na punkcie pereł, znaczy tych moich plastikowych kulek, więc gdzieś do jakiejś białej koszuli z takim cyrkoniowym serduszkiem. Kupiłam sobie ostatnio też ten łańcuszek, który pięknie błyszczy, na przykład do jakiejś czarnej koszuli. Ja widzę taki piękny łańcuszek z połączeniem jeszcze z czymś tutaj dodatkowo, więc za to uwielbiam koszulę, że dają nam możliwość, możliwość właśnie noszenia czegoś na szyi, bo tak jak ja, no ja nie jestem stylistką, nie jestem ekspertem, nie jestem też dumną właścicielką aż takiej ilości biżuterii, więc tym bardziej jakieś, nie wiem, typowo złotej. I czasami do sweterków, do bluz mam problem, prawda, bo bluza z kapturem, coś na szyi, no ja tego nie potrafię, dlatego w koszulach mogę się po prostu wyżyć. I dla mnie nie ma znaczenia tak naprawdę, czy ta koszula będzie wypuszczona, czy ona będzie rozpięta całkowicie, czy będę maltretowała najbardziej tą koszulę, bo ją po prostu najbardziej lubię, czy nawet, o, schowana i w ten sposób nawet noszę. No ja pamiętam, o, tutaj mam drugie lustro, nawet jeżeli ona jest z tyłu wypuszczona, o, widzicie to, no to wygląda zacnie, pięknie, super, ekstra, ja po prostu kocham, ale pamiętam, nie mam zdjęcia, jak byłam na koncercie Hansa Zimmera w Łodzi i tak się długo zastanawiałam, co tam na siebie ubrać. Pamiętam, że założyłam czarne rurki, czarne botki, czarną taką koszulkę, coś jak to. Taki pasek fajny pożyczałam od Renaty i założyłam taką ekry koszulę właśnie w takim stylu. I słuchajcie, ja się czułam po prostu rewelacyjnie. A też najważniejsze jest to, jak się w czym czujemy. Więc to jest jakby początek moich koszul. Pokażę Wam najstarszą. Babusię taką. Taką, która już się prosi, Boże, na wyrzuć mnie. Ale ta miłość do tej koszuli jest tak niesamowita. My przeżyłyśmy tyle wspaniałych chwil, tyle udanych stylizacji, tyle dni, kiedy czułam się fajnie, bo wiedziałam, że wyglądam w niej fajnie, ale ona już jest tutaj taka przerzucona. To jest koszula z Chemu. Tak, przepraszam. Przepraszam, trochę Was okłamałam. Kupiłam tą koszulę. To było naprawdę wieki temu. Ja już czuję, że gdzieś tutaj ten jeans jest w takim stanie, że gdzieś bym tylko, nie wiem, no gdybym dziś to założyła, jak jestem taka opuchnięta, ona mogłaby pójść w szwach. Ale pamiętam też okres, kiedy była duża trudność, żeby dorwać to na H&M-ie stacjonarnie, tudzież też na stronie internetowej. I wtedy były takie dobre czasy dla mnie, kiedy moja znajoma była kierowniczką Sachaczewskiego H&M-u. Ja ją bardzo prosiłam, mówię, Edytka, jak tylko się pojawią. Dzięki Edycie, jeszcze raz Ci bardzo, Edytka, za to dziękuję, bo dzięki Tobie naprawdę ta koszula do białych takich, wiecie, obcisłych spodni, no ile ja to razy nosiłam,
ile razy było tak, że sobie gdzieś planowałam jakąś stylizację i tak kończyło się to w tej jeansowej koszuli. Także jeansowe. Wyjątkowo w mojej szafie ostatnio, tutaj nie będę ukrywała, też gdzieś prasowałam, bo niektóre te koszule trzymam takie pomięte i czekają na ten okres taki ciepły, kiedy będę mogła je nosić, to są krótkie koszule. To jest w ogóle takie, dla mnie takie dziwactwo. Ja je właśnie kupiłam w Finesse i postanowiłam, że akurat z tych koszul muszę jedną chociaż na siebie przymierzyć, żebyście to zobaczyli. Chociaż jak systematycznie oglądacie moje filmiki, to na pewno one gdzieś tam nie przemkły Waszej uwadze. Ale to jest coś zupełnie innego. Może nie dwie, zwykłą błękitną na siebie założę. Skąd ta koszula jest? Chyba nie ma to takiego znaczenia. Chyba jest jakiś Primark, bo tutaj jest wycięte. No dobra, tutaj nie ma żadnych takich naturalnych materiałów. Czuję to, że to jest takie trochę, zajeżdża mi to poliestrem. Ale to nie jest też tak, że ja cierpię na jakąś nadmierną potliwość i bardzo mi to przeszkadza. Jeżeli coś nie przylega mocno do ciała, a jest nawet dla mnie z tego bardziej sztucznego materiału, to mi to w ogóle wisi, powiewa, nie upocę się jak świnia w tym, to wiem. Więc ta koszula wygląda tak, do shortów na takie ciepłe lato, właśnie z czymś na szyi. No, rewelacja. Co Wy myślicie? Tych marynarek krótkich, nawet sama mam ze Stydy Wariusa taką marynarkę krótką, którą sobie kupiłam, nawet razu jej na sobie nie miała. Co myślicie? Też macie w swojej szafie tego typu koszulę? Czy tylko ja trafiłam na ten, na taki? Dobra, nie biorę tej z makalu i nie biorę tej jedwabnej. Pierwsza koszula, słuchajcie, zakup chyba za 2 zł, zwykła, luźna, biała, cienka, taka bawełniana, przewiewna koszula. Ja wiem, że ona teraz wygląda koszmarnie, rzeczywiście ja nie dbam o nie dostatecznie, nie kupiłam im tu wspaniałych wieszaczków, ale naprawdę ta koszula do wszystkiego wymaga prasowania, jednak to jest bez sens prasować te koszule, bo ja tak naprawdę te białe to trzymałam w takim pokrowcu, ale czuję, że tutaj żelazko będzie musiało wjechać po raz kolejny. Okej, bo mi się alarm w telefonie odezwał, mam nadzieję, że już tego nie będzie. Okej, kolejna koszula, to jest koszula, którą otrzymałam dzięki współpracy, bo też o niej zapomniałam, to było chyba ze stroną D-Street, taka długa, biała, więc ona nawet jakichś beżowych kolarek, jeżeli chodzi o, może tutaj stanę, będzie to lepiej widać, może tu powinnam w ogóle Wam to prezentować, do beżowych kolarek, naprawdę, czy do jeansów jasnych. Fajne też jest to, że niektóre te koszule posiadają takie dłuższe tyły, co daje nam jeszcze większe zabezpieczenie tego, żeby nikt nam na ten tył tam nie zaglądał. Kolejna koszula. No tu już jest troszeczkę inaczej. Tą koszulę będę chciała dla Was zamierzyć, bo ona jest taka odbiegająca od wszystkich pozostałych, ponieważ zobaczcie to szycie na górze. Ona jest tutaj taka marszczona. Wiadomo, że najwięcej z tych koszul z tyłu posiada taki karczyk tylko, takie zaprasowanko, bądź w ogóle nie ma karczka, to zależy. Tak naprawdę musicie sami już obserwować koszule w sklepach, przymierzać i zastanawiać się, które dla Was będą najlepszym rozwiązaniem. Natomiast ta jest taka trochę wyjątkowa i powiem szczerze, ja jej do pracy nie ubieram, bo wydaje mi się trochę za bardzo elegancka. I też to jej układanie, no to ja mam takie jedne spodenki ecru, które namiętnie noszę latem, też kupione w Finezji. No świetne. Ważne też są oczywiście guziki w koszulach. Tutaj mam akurat taką imitację plastikową kości słoniowej, ale nie wygląda to, słuchajcie, źle. Może tutaj powinien być sam biustonosz, ale chcę, żebyście tylko zwrócili uwagę na to. O, nie dam rady w tych, chociaż nie, dobra, już nawet zostawię tak. I nawet tutaj specjalnie dla Was ją wygniotę, trudno, nawet tylko tak na chwilkę. Zobaczcie, jak ona zupełnie inaczej układa się na ramionach. Zwracajcie teraz uwagę na to tu. I jeszcze mam nadzieję, zobaczycie to, czy widać to z tyłu. To jest zupełnie inny rodzaj układania się koszuli. Może ja też usiądę i Wam to pokażę. Zobaczcie, o, może teraz lepiej to widzicie. To jest chyba jedyna koszula w moim tutaj jakby koszulowym, a trochę chyba dalej, ok. Widzicie to? To jest zupełnie coś innego, naprawdę. Ona jest rewelacyjna, taka totalnie dla mnie elegancka, więc ja ją zakładam nawet do jakichś spodni typu szerokie, lniane spodnie.
najczęściej te moje beżowe i właśnie tą koszulę, która układa się w trochę inny sposób niż te pozostałe. Naprawdę rewelacyjne. Tutaj czuję, że jest, o Jezu, ktoś mi wspomniał, mnóstwo wiskozy. I kolejna moja zdobycz z lumpeksu, będę przycupywała. To jest koszula, która jest na podobnej zasadzie, tylko z troszeczkę grubszego materiału, którą też ubóstwiam, kocham. Tyle, że ona gdzieś tutaj miała taką jedną rdzawą plamkę, ale nie obchodzi mnie to, kompletnie mnie to nie obchodzi. Tutaj guziczki są, o tutaj guziczek, trzeba jeden ratować. No to dziś się tym koniecznie zajmę. To jest koszula z marki Philippe Bacquin. Jak wiemy, to jest bardzo fajna marka i tutaj też szyta właśnie w ten taki sposób jak ta, więc jeżeli na przykład jest to dzień, który nie jest tak upalny, bo jak już jest naprawdę 30 stopni, to wtedy pozwalam sobie na tą i po prostu biustonosz, nawet który jest widać, wiadomo, że wtedy stawiam nie na taki push-up z rynku, tylko mam tam coś takiego bardziej eleganckiego, z taką delikatną koroneczką, bo wiadomo, to zawsze robi takie, no wiecie, no wiecie, wiecie, ja nie muszę mówić. Także jeżeli nie jest tak bardzo gorąco, to wtedy decyduję się na tą Filipę, bo ona jest mniej przezroczysta. Dobra, i pozwolę sobie ją odwiesić tu. Miałam dziś nie robić takich zbliżeń, no bo mi się chyba w ogóle ta krecha, którą sobie odbiła, mi się na powiedzmy. No trudno. Tutaj pepko. Ja nie wiem, czy to jest to pepko, czy nie to pepko. Natomiast tutaj mamy taką koszulę, która też na bank w swoim składzie maleńczego nie jest. A, zaraz. Tak, pepko 12 i już Wam mówi, jaki to ma skład. 53 len, 47 wiskoza. Kupiona zadychacza w lumpie, albo nawet to nie. Kolor taki, bym powiedziała, kremowy, fajne do tego guziczki. Naprawdę rewelacyjna koszula. Ja uwielbiam te koszule, które rzeczywiście są, bo to też muszę powiedzieć, Boże, bo jestem rozemocjonowana tym, że nagrywam dla Was filmik z koszulami, naprawdę. No, ja uwielbiam te koszule, zdecydowanie bardziej, które, bo tak jak mamy tutaj tą Filippę, no ale Filippę nie założymy jako koszuli, która gdzieś tam będzie na zasadzie, że wypuszczona ze spodni, prawda? Filippę, czy tą, którą mam na sobie, tutaj trzeba już usadowić w portkach, bo wtedy to wygląda elegancko. Natomiast wszystkie takie koszule mogą być wykonane półokrągło, bo tutaj możemy zdecydować się na to, żeby założyć je właśnie w taki nonszalancki sposób. Dobra, wycofuję się. Tutaj mieliśmy 100% jedwab, cudo, makalu, cudo. Przechodzimy do koszul błękitnych i chwycę tutaj. Bożena. Bożena, jesteś w połowie, dawaj. Dobra, koszula. Nie ma metki, len na 100%, mogę Was zapewnić, bo ja już w moich łapkach wyczuwam, że jest to 55 len, 45 koton, czyli bawełna. Do takich właśnie, słuchajcie, kolarek. Do takich jakichś leginsów. Tylko koszula, coś fajnego na szyję. Idę do roboty i jestem zadowolona i ciuchy w ogóle mi nie sprawiają problemu. Tutaj mam 100% z firmy Autograph, 100% lnianą, szerszą, krótszą. Tą koszulę wkładam w shorty jeansowe, bo też jakby nie zrażajcie się tym, że widzicie coś, że jest krótsze. Wtedy możecie to po prostu wkładać tylko i wyłącznie w spodenki, czy tam w jakieś shorty, według Waszego uznania. Tutaj natomiast mam jeana Triocot 36 rozmiar, oczywiście taka cięższa. Nie powiem, że wyslimowana, ale do takich jeansów jak te, taka trochę mniejsza włożona koszula też wygląda rewelacyjnie, naprawdę fajny materiał, super koszula. Kolejna to już jest taki ogrom, Elka, len, 100%, HM, też około 10 zł. Zobaczcie, co się dzieje w szafie, wszystko będę musiała prasować. Ale przepiękny, blady len i do pracy, do białych właśnie, białych takich kolarek, czy do białych leginsów, tylko taka koszula i ja naprawdę czuję się wyśmienicie i bardzo luźno. Ale to nie jest tak, że to są tylko robocze koszule, w większości też normalnie wychodzę, jak gdzieś wyjeżdżam, to też staram się zabrać ze sobą koszulę. Łapiąc oddech i z, tak naprawdę dziewczyny, ze łzami w oczach, żebym się nie pobeczała, ale kiedy zobaczyłam na Finesse tą koszulę i teraz będę się błaźnić,
Zrobię to. Ralph Lauren. Mam nadzieję, że dobrze. Koszula w tak pięknym niebieskim kolorze. Jeżeli ktoś by trafił na taką koszulę gdzieś na Vintage, czy nawet oryginalnie u Ralpha, taka liniana, piękna. Jeszcze ten czerwony znaczek. Nie obchodzi mnie, że to jest ten znaczek, ale to mogłoby być samo na przykład Bejak Bożena, ale w kolorze czerwonym. No jest po prostu przepiękna, przecudowna. Kocham ją i płaczę. I płaczę. Dziura tu jest. Ja jeszcze ją zaszyję, jeszcze raz ją założę i dopiero ją wyrzucę. Ale ja sobie powtarzam. Powtarzam sobie wielokrotnie, że Bożena już tutaj zszywałaś. Ludzie to widzą. Żadna z ciebie krawcowa, to jest żenujące, ale ja kocham tą koszulę. Naprawdę ją kocham. Rozpiętą nosić, zapiętą. O Jezu, no po prostu do granatowych shortów. Do takich moich granatów pewnie się w nie nie wcisnę w tym roku. Nieważne, kupię sobie większe. Ale proszę Was bardzo, jeżeli znajdziecie gdzieś taką koszulę w rozmiarze, to jest akurat XS, ale SM nawet, dajcie kochane znać. Kolejny alarm. Jezu, powiem Wam szczerze, ile ja tych leków biorę. Dobrze, że jest ta możliwość, żeby ustawiać sobie tego typu alarmy, bo powiem Wam szczerze, ja bym nie pamiętała, bo ja się tak tutaj emocjonuję tym filmikiem właśnie teraz tą koszulą. Także jeżeli ktoś coś gdzieś wie, albo na przykład My Sam chciałby chętnie powiedzieć sobie, dobra, wisi w szafie, mi jest niedobrze w takim niebieskim, odsprzedam, Boże, nie, bo broń Boże, dać, ja oczywiście bym zapłaciła. Dobra, ściągam tą koszulę, bo też nie chcę być w jednej za długo tutaj dla Was. I przechodzimy do kolejnych moich koszul. I tutaj mamy beże. Beże. Takie piaskowe kolory. I znowu będę się przyznawała do kłamstwa, kochani, bo skłamałam. Kto śpiewał tę piosenkę? Chylińska? Czy Kasia Kowalska? Jezu. Pamięć dobra, ale krótka. Stradivarius. Kocham Stradivariusa nie tylko za ich zapach, ale też za ich rzeczy. I to jest tak. Możecie pomyśleć sobie, że ona jest żółta, bo dziś mamy tutaj kiepskie światło, bo tu daje słońce. Ja tutaj przysłoniłam rolety, zapaliłam sztuczne światło. Tu mamy Stradivariusa, taką ogromną koszulę. Nigdy jej nie miałam na sobie, ją kupiłam, bo mi się spodobała. Beżowy kolor, czyli pierwsza taka koszula. Druga koszula to jest, a może powiem o tej. To kupiłam ostatnio w Lumpeksie, 100% len. I użyłabym tutaj pewnego epitetu, że jestem na jod. Dopowiedzcie sobie, po cholerę. Pytam się, może tam stanę, żeby to było tak bardzo. O, widzicie to? No ta jest trochę jaśniejsza, a ta jest trochę ciemniejsza. Ta ma karczek, tego nie ma. No trochę się różnią, ale tak naprawdę... Ja myślę, że nikt tak mocno mnie nie obserwuje i nie zauważy różnicy. Ale tą dorwałam w Lumpeksie i to jest 100% len, rozmiar S i to jest oczywiście HM. Oczywiście. Tutaj jest też, że jest len. Nawet na tej metce pisze. Jest napisane, przepraszam. Przepraszam, poprawna polszczyzna. W końcu mówię do ludzi, powinna tutaj się przygotowywać. Levis. I o tą koszulę padło najwięcej pytań, jeżeli chodzi o, kochani, o Boże, jakie mi plamy wyszły. Dobra. Od moich klientek, od moich znajomych, bo jakiś czas nosiłam tą koszulę jako koszulę taką, wiecie, wyjściową, a potem pomyślałam sobie, kretynko, przecież ty za wiele nie wychodzisz, więcej czasu spędzasz w robocie, więc ja po prostu weź tą koszulę do pracy. I naprawdę multum klientek mnie pytało, gdzie kupiłam, co to za koszula. To jest męska koszula, jeansowa, z Levisa. Wiadomo, zawijam sobie rękawy i nawet zobaczcie tak, zamiast jakiejkolwiek kurteczki wiosennej. Jest, jak ja się kręcę, jestem totalnie nieprofesjonalna, bardzo Was przepraszam. Nawet tak, ale słuchajcie, jak ja ją zapinam, zakładam sobie, bez tego guziczka, żeby ładnie to wyglądało, i do tego beżowe, długie leginsy, albo nawet, o, i tu jest ten moment, i to jest ta chwila. Tak, przyznaję, tą koszulę nosiłam do, po co się tak nachylam, przecież tak będziecie mnie sprzeć, do dresów, do beżowych spodni dresowych, do tego moje buty wedża i czy tam białe jakieś adidasy, czy trampki, jak miałam jeszcze, to po prostu to jest petarda, niesamowicie fajna koszula i naprawdę ona jest mocno taka ciepła. Okej, tą koszulę sobie zostawię na koniec, bo coś muszę do niej przynieść, bo zapomniałam oczywiście. O, o.
też firma jest inna. Teraz się pokapowałam. Teraz uwaga, ta ma tutaj ten, nie wiem po co, ale ma. No to ja mówiłam teraz do Was, Filunia, że na przykład te dwie, no nie? Nie, no bo ta to nie, no ta jest inna, ale te dwie, nie? No to teraz siedzicie, no pewno nikt tego nie, chociaż wiadomo. Jezu, aż mi się tak błyszczyk zebrał. O matko. I pewnie gadałam do Was takim białym na ustach, jakby mi się ślina ten pieniła. Jezu, to ten błyszczyk. Muszę go wyrąbać. Ta i o siebie. Pełna kultura. Się zestresowałam. Tym, że mi się tak... Nie wiem, słuchajcie. Przycupnę na moment. Mam tak właśnie, że sobie pobłyszczykuję. Nawet ten błyszczyk gdzieś tutaj mam w szufladzie. Jezu, tutaj koszul... Jest. Upieprzę tę koszulę jeszcze podkładem. No ale dobra, upierzę się. Oh my gloss. Jaka to jest marka? Rimmel? No nie wiem, jak ja używam takiego błyszczyka i sobie wyświechtam usta, dosłownie za 15 minut czy za 20 mam takie białe tutaj. W pracy byłam przekonana, że to najprawdopodobniej pył, ale jak nie mam błyszczyka czy tylko jakąś pomadkę ochronną, to mi się nie robi. Natomiast przy błyszczykach masakrycznie. Dajcie znać, co o tym myślicie. Wracam do koszul, bo to był temat przewodni. Zobaczcie. Też to jest tylko ton ciemniejsza, ton jaśniejsza. To po prostu jest głupota. Należało było nie brać 100% len. Lumpek tam 10 zł. Masakra. Kolejne dwie. To jest moja żółta koszula z Helmut. Też Wam chyba skłamałam, bo też ją chyba kupiłam, więc wychodzi na to, że jestem kłamczuchem. Żółta taka koszula. I ostatnio kupiłam sobie taką z firmy Uniqlo w lumpeksie, ale tą Uniqlo sprzedałam, bo rzeczywiście jak przymierzyłam, to w tej schemu ja wyglądam zdecydowanie lepiej. Lepiej się po prostu na mnie układa, więc taka żółciutka. Lubię takie kolory właśnie na lato, ale tą koszulę ubóstwiam. Ogromna. Nie wiem, czy one są męskie, damskie. Nie interesuje mnie to, natomiast jest też 100% wolniana i ma przepiękny taki czekoladowy kolor, więc kiedy mój dekolt będzie już taki chyba nowy, to że zarzucę sobie na niego właśnie na szyję coś fajnego w kolorze złota, może właśnie z tymi kamieniami, no uwielbiam, kocham, to mi się podoba, tak właśnie lubię. Ale ostatnimi czasy stwierdziłam, że jest tutaj właśnie na przykład w kolorze błękitu, w kolorze ekry mnóstwo tych koszul. Natomiast mam jedną czarną, ale to jest z takich satynowych, dojdziemy do tego, ale żadnej lnianej czarnej. I ostatnio, na jednej z ostatnich dostaw zakupiłam sobie czysty len, pure len, tak, to nawet ja przetłuczę to. Chciałam, żeby wyszło tak fajnie. Pure len, czyli czysty len, nawet ja to przetłumaczę. O, tak powinno to zabrzmieć. Może w tym telefonie, gdzie ja widzę tutaj, to się delikatnie odbija, ona wygląda na taką lekko spraną, ale uwierzcie mi, to jest soczysta czerń. I najlepsze jest to, że ja tej koszuli nawet nie mierzyłam. Po prostu. Ja tak wierzę w siebie i w swoje koszule, że jej po prostu nie zamierzyłam. Wyprałam, wyprasowałam. To była chyba wtedy jedyna rzecz, jaką kupiłam w lumpeksie. Ja zawsze Wam powtarzam, że ja po lumpeksie to muszę się wykąpać. Nie lubię mierzyć na siebie takich lumpeksowych rzeczy i się nie wykąpać. Wtedy nie było ku temu okazji. Czy woda w domu była? Jezu, jak ja to Was gadam. Woda w domu była, ale nie miałam czasu, po prostu nie chciało mi się. Wtedy sobie chyba stwierdziłam, że będę leniuchować i oglądać. Nie, to chyba wtedy mnie tak głowa bolała. Nie ma znaczenia. Przymierzam ją teraz dla Was i zaraz zobaczycie, że tak naprawdę... O, to będzie dobre. I teraz tak naprawdę zobaczycie, moje drogie koleżanki, że rozmiar nie ma znaczenia, bo ta jest w rozmiarze 8. No to chyba, nie wiem, co to jest, dobra, nieistotne. Ale nawet tak, wywijam rękaw. Już dla Was w pośpiechu szykuję taką stylizację. Czy to nie będzie petarda? Nawet tak? Z czarnym? No będzie. I teraz ją zapinam. Zobaczcie, ile jest możliwości noszenia koszul. Zapinam. Co to, niania? Juś? Kasielek. Dobra. W ręce się zakasało. Zapięta. Luźno.
elegancją. A teraz, gdybyśmy chciały elegancję, to nawet... O, dobra, tylko tak. I taki styl a la lata, to nie wiem, robne teraz może fopale, no 80, 90, kiedy się tak chadzało. Tak w takich jeansach z wysokim stanem i tak w koszulach. No petarda. O Jezu, podoba mi się naprawdę. Ale jak mi ta powieka opadła, to się sobie nie podobam. Ale tak jak widzę tylko koszulę i jeansy, podobam się sobie. Tu się sobie nie bardzo, ale to się może jeszcze da naprawić. Może coś się da jeszcze z tym zrobić. Dobra, i teraz przechodzimy do koszul. To też jest mój ostatni zakup. Do koszul, kochani, tylko to jest właśnie wada, że jak się ją... No ale dobra, wygniotła się trochę. Do koszul takich ala satynowych, koszul wyjściowych, koszul wizytowych, według mojego uznania, no bo wiadomo, że w takiej koszuli to już, no wiadomo, do pracy wy pójdziecie, no ja do swojej roboty tak, chociaż powiem Wam szczerze, że może i to by było dobre rozwiązanie na to, że mój zamiór kulkas, on już ma focha na mnie, to czuję. Ten pył by z tego po prostu spływał. Natomiast ja tych koszul takich mam 2, 4, 5, czyli nie ma tak dużo. Nie wiem, z tego, może z tego, przybliżając się. Tu jest taka różowiutka, sympatyczna, z sieciówki, rozmiar niby 44, ale nie wierzę, żeby to był 44. Tą sobie kupiłam tak do pracy, bo myślę sobie, że ta koszula będzie mega switaśna i każda w szafie. Dziewczyny. Każda w szafie, chociaż jak nie lubimy róż, ale są takie dni, czy to jest dzień cyklu, czy taki mamy humor, że, że mamy ochotę wyglądać tak switaśnie. Czy tylko ja tak mam? Mamy taki dzień, kiedy chcemy wyglądać tak trochę ponuro, czyli przyciemniane okulary, czy właśnie czarna koszula, czarne jeansy, buty czarne, czarna torebka, takie wiecie, mroczne. Nie, że idziemy zaraz tam na pogrzeb, ale po prostu mamy taką ochotę. A czasami mamy taką ochotę na to, żeby wyglądać trochę jak lizak Chupa Chupsa. Dlatego ja sobie tą kupiłam, jak mnie znajdzie na taki dzień. Nie wiem, czy tylko ja tak mam. Mam nadzieję, że nie. Koszula, która już wisi w mojej szafie bardzo, bardzo długo i nie na jednej imprezie ze mną była, czyli taka karmelowa, satynowa, po prostu sztuczna koszula, ale mówię Wam szczerze, ja jak ta rzecz jest na mnie taka nieopięta z takiego nienaturalnego materiału, to ona mi się, ja się w tym po prostu nie pocę. Uwielbiam tą koszulę. Miałam taką spódnicę, taką karmelową gdzieś, znaczy nie taką beżową, taką skórzaną, w którejś z filmików występowałam właśnie w tej spódnicy, w tej błękitnej, w tej koszuli, żeby Wam zaprezentować, a potem pojechałam do kolegi, ten mówi, Bożena, nie chciałabyś sobie zmienić auta, bo mam, to była BMW na bank, X, taka wielka krowa, X coś tam, nie? I mówi, to się przejedź, czy Ty byś w ogóle chciała jeździć takim samochodem? To był mu, słuchajcie, ja wyjechałam tam u niego na wiz, co prawda, puściusieńko, chałupy daleko od drogi, więc mówię, przycisnę, ale to było takie więc mówię, nie. I do tego wysiadając, rozdarłam sobie tą swoją spódnicę, więc powiedziałam, żadnego interesu ze mną nie zrobić, bo sobie podarłam spódnicę, więc powinnam się na niego gniewać. Uwielbiam go, to jest fajny kolega, ale auta, znaczy dlatego, że może nie tak ze względu na spódnicę, ale taki mu, więc nie dla mnie, ja nie lubię takich wielkich. Ja lubię kombi czarne, normalne. Oliwkowo, taka groszkowa bym powiedziała, ona nie jest tak oliwkowa, co groszkowa. Ona pięknie wygląda do czarnych cygaretek. Coś mi się tutaj zadziało na wyświetlaczu. Bez okularów nie zobaczę, ale widzę, że czas nagrywania leci, więc satynowa, groszkowa do czarnych spodenek. Ale myślę sobie też, że pasowałaby do wielu jeszcze innych rzeczy. Ok. I tutaj dwie ostatnie, moje kochane, czyli czarna, taka satyna lekko przezroczysta, która na pewno przyda się każdej dziewczynie. Tutaj jakiś, wiecie, totalnie bajerancki biustonosz. Ja nawet myślałam o takim srebrnym, bo mam taki z takich cekinków. Też by fajnie to wyglądało, teraz tego nie widać, ale gdzieś na jakąś imprezę. No i błękit, który ja kocham. Ta koszula jest po prostu wspaniała. Często ją pokazywałam na filmikach, więc dziewczyny, jeżeli widzicie, bo to Wam zaraz pokażę. O, tylko może na chwilę zatrzymam nagrywanie. Okej, już jestem. Tak na szybko wrzuciłam tą koszulę na siebie i wrzuciłam ją w dżinsy. Może powinnam tutaj nad tym popracować, ale to nie ma teraz większego znaczenia. Chodzi o to, żeby naświetlić Wam to,
że niekoniecznie musicie znajdować koszulę w swoim rozmiarze, bo nawet jeżeli to jest L-ka bądź XL-ka, warto jest poświęcić tą chwilę czasu i sobie to przymierzyć. Zresztą te koszule, jeżeli są kupione właśnie na tak zwane kilogramy w lumpeksach, to są naprawdę niebotycznie tanie, a do tego bardzo, bardzo efektowne. No może dziś nie tutaj do tych jeansów, ale no do tej na przykład beżowej spódnicy takiej z ekoskóry, no wyglądało to naprawdę zacnie, czy na przykład do jakichś, nie wiem, waniliowych spodni, ale nawet do jeansów. To też nie przeszkadza, tak? Też mogłabym śmiało gdzieś wyjść. Dobra, i kończąc już powoli temat koszul, to powiedziałam, że to muszę zostawić na koniec, bo kupując tą koszulę, olśniło mnie w lumpeksie, że ja mam takie shorty. One są teraz wyjęte z szafy, bo wymagają tego prasowania, bo ja wszystkie te rzeczy letnie właśnie tak upycham, a blisko sezonu wyjmuję, prasuję, ale zobaczcie, praktycznie identyczny odcień i ja sobie tą koszulę zostawiłam tylko i wyłącznie tych spodenek i najczęściej zakładam to właśnie na zasadzie jakiś t-shirt biały, czy też w innym kolorze i taki zestawik i kiedy robi mi się gorąco, mogę koszulę z siebie zdjąć, na zasadzie takiej po prostu narzutki. O tej mówiłam, mojej najstarszej weterance, babuni, której nie mam serca wyrzucić. I ostatnia koszula oczywiście z lumpeksu, to jest taka koszula z dużymi, ciemnymi guzikami. Tutaj jeszcze z takimi, te elementy są coraz rzadziej spotykane w koszulach, ale to mam. Nie cierpię trochę tych guzików, jeżeli chodzi o podwijanie rękawów, bo no ale okej, to tak naprawdę bardzo łatwo jest się tego pozbyć, tych pasków, tych rzeczy. Ja często je ucinam, często zostawiam, to zależy od koszuli. Natomiast tą uwielbiam nosić do pracy po prostu do szarych, długich leginsów, po prostu. Także tak jak już zauważyłyście, no większość tych rzeczy noszona jest do pracy. Dlaczego? Przycupnę, bo naprawdę coś dzisiaj to nie jest mój dzień. Może dalej, bo naprawdę nie czuję się dziś atrakcyjnie. Nie macie takie dni, kiedy po prostu patrzycie na siebie, może bywało gorzej. Mogłam przed Wami występować teraz w dużo gorszym stanie, ale dziś czuję, jak patrzę w lustro, że się sobie nie podobam. Włosy mi się nie podobają, gęba mi się nie podoba, no nic mi się dziś nie podoba, no nie? Ale chciałam Wam powiedzieć właśnie o takiej rzeczy, że może dla mnie te koszule są takie właśnie do pracy, z tego względu, że ja 90% swojego czasu w ogóle spędzam w pracy. I to nie jest tak, że do tej pracy się stroję, ale chcę, żeby mi było po prostu wygodnie. A te koszule lniane zapewniają mi naprawdę ogromny komfort. I tak jak mówiłam na samym początku tego filmiku, dla mnie bez sensu byłoby się tak przebierać, bo tak naprawdę no to te rzeczy, które założę na siebie wieczorem po zdjęciu uniformu i przychodzę w nich do pracy, kiedy jestem cała w pyle, jestem przepocona po pracy, wiadomo, byłyby też do prania, więc tego prania miałabym dwa razy tyle, więc ja sobie odpuściłam tego typu uniformy. Zresztą ja stawiam też na taki luz u mnie w pracy i jeżeli spędzam tam 90% i teraz miałabym codziennie występować w takim, wiecie, wiadomo, lekarz, pielęgniarka, tego się od niej wymaga, ale od nas takiego totalnego wymogu tego nie ma i kiedy mnie odwiedza sanepid, nikt mi jeszcze nie powiedział, że ja powinnam być w czymś takim ubrana. Więc póki takiego przykazu nie ma, jeżeli on będzie, to oczywiście ja się zastosuję, ale póki co chcę też trochę takiego swojego stylu wprowadzić do pracy, tym bardziej, że spędzam tam no większość swojego czasu. To chyba tyle. Ale wydaje mi się, że koszule są tak uniwersalne i tak fantastyczne, że tak naprawdę są tutaj, słuchajcie, wiek, waga, karnacja, kompletnie nic nie ma znaczenia, bo koszule są tak fantastycznie uniwersalne. I naprawdę do tego prasowania koszul też można się przełamać, wiedząc, jaką daje nam to fajną możliwość, jeżeli chodzi o stylizację, prawda? Bo dla mnie kobieta w koszuli wydaje mi się taka... No nie wiem, po prostu mi się kobiety w koszulach bardzo, bardzo podobają. Faceci w garniturach i koszulach, no niekoniecznie. Dla mnie taki facet codziennie w garniturze i w koszuli białej, no nie bardzo to widzę. Lubię facetów też, którzy ubierają się na luzie, wiadomo, ale no koszule to jest naprawdę coś, co ja kocham i kiedyś bardzo, bardzo się broniłam przed koszulami, bo moją siostrę ta miłość na koszulę spotkała już dużo, dużo wcześniej, może z racji pracy. Nie wiem, ale kiedy gdzieś tam bywałyśmy razem na zakupach, to ona chętnie zaglądała na te wieszaki z koszulami, natomiast ja mówię, tak, prać, prasować, to się gniecie w szafie i tak dalej, ale jestem w stanie pogodzić się z tym wszystkim, wiedząc właśnie, jak mi jest wygodnie. Piszcie koniecznie. I chciałabym, żebyście tak naprawdę, te, które prosiły o ten filmik i pisały, że też mają spore zasoby. 30 sztuk.
Kochane, to będzie dosłownie dla Was 2 minuty. Przeliczcie ilość swoich koszul, napiszcie koniecznie, gdzie kupujecie, czy też stawiacie na lumpeksy, bo naprawdę chyba tam jest to najrozsądniej robić, bo te koszule wychodzą naprawdę, naprawdę tanio. Jeżeli u Was w mieście koszul lnianych w lumpeksach nie ma, bo jedna z Was mi napisała, że jeszcze u siebie w mieście nie trafiła nigdy na lnianą koszulę, jej zaproponowałam, słuchacze, w Kochane, tutaj wiadomo, że są ci handlarze, też jest ta walka o ciuchy, ale mi się wydaje, że tych koszul jest tak dużo, że one nie schodzą tak płynnie, bo tak naprawdę no nie byłoby chyba takiego przebicia, więc ja jestem w stanie tutaj w taką ilość koszul zaopatrzyć, więc zapraszam do Sochaczewa, jeżeli u Was tego lnu brakuje, bo u nas jest go naprawdę pod dostatkiem na każdej dostawie, na jakiej jestem, gdzieś w którymś lumpeksie, chociaż teraz chodzę tylko do jednego, jestem w stanie znaleźć chociaż jedną fajną lnianą koszulę, ale naprawdę powinnam już załączyć sobie delikatny detoks, bo chyba, że ta Ralfa, jeżeli ktoś ma, ktoś wie, ktoś gdzieś słyszał, bądź sąsiadka ma, dowiedzcie się, dajcie znać. Kciukujcie, subskrybujcie, bo wiecie, że będzie mi ogromnie miło. Idę odetchnąć, bo się zapowietrzam dziś masakrycznie. Do następnego. Pa, pa!